dietą Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. Zanim trafi do internetu, to tak nasłuchajmy się, bo potem w weekend go nie będzie. Sobota, no. W niedzielę. Tomasz Olbratowski. Problem z demografią mamy. Nie tak wielki jak brak miejsc parkingowych dla prywatnych samolotów Polaków, ale jednak. Internet alarmuje. Kolejny fatalny rekord demografii w Polsce. Wskaźnik dzietności był w 2023 roku najniższy w historii i wyniósł 1,16 dziecka. Tyle w swoim życiu rodzi Polka. Jedno dziecko z kawałkiem. Skąd się bierze mniej dzieci? Zastanówmy się może wspólnie. Mniej dzieci bierze się stąd, że mniej ich się rodzi. Prawda? To taka trochę matematyczna zależność. Im mniej czegoś powstaje, tym mniej tego czegoś jest. Na przykład, odejmij coś od czegoś, to otrzymasz mniej niż to, od czego odejmowałeś. Na przykład, 3 odejmij od 5, to masz 2, czyli mniej niż 5. No szaleństwo, prawda? Mój kolega po filozofii był tą regułą zaskoczony i zachwycony. I tu działa też ekonomia w tej demografii, bo większość młodych małżeństw stać na wynajęcie co najwyżej schowka na szczotki. No gdzie trzeba spać na stojąco, to urządzenie kącika dla dziecka stwarza pewne trudności. Nocnik jeszcze jak cię mogę, ale biureczko. Poza tym, koszt wychowania dziecka do 20 roku życia, tu przeczytałem, wynosi jakieś 500 000 zł. I młodzi sobie kombinują. Jeśli na przykład nie będziemy mieć 10 dzieci, to po 20 latach będziemy milionerami. I jak młode małżeństwo, które ochajtnęło się, dajmy na to, w wieku 20 lat, tak sobie wtedy pomyśli, to mając 40 będzie ich stać na dziecko i mieszkanie. A w okolicach 40 jeszcze można rodzić, nie? Jak więc widzimy, dzisiaj nie jest problemem, skąd się biorą dzieci, ale skąd brać dzieci.